bardzo wielki zaszczyt być tutaj dzisiaj, żeby dyskutować o bardzo znany człowiek chyba wszędzie, Winston Churchill. Niezmiennie się cieszę, że mogę tu dzisiaj być i mówić o człowieku licznych talentów, którego wielu uważa za największego Brytyjczyka w historii. Często zapomina się o tym, że zanim w 1940 roku został premierem, Winston Churchill zdążył już osiągnąć o wiele więcej niż to, do czego większość ludzi mogłaby kiedykolwiek aspirować. Był żołnierzem podczas wojny burskiej, trafił nawet do niewoli. Napisał szereg książek, które spotkały się z wielkim uznaniem i pełnił funkcję zarówno ministra spraw wewnętrznych, jak i ministra finansów. O jego malarstwie nie wspominając. Dobrze się składa, że dzisiejsze wydarzenie upamiętnia przyznanie mu w 1953 roku literackiej Nagrody Nobla. Ma moim zdaniem wielki dar opisywania historii w sposób zrozumiały. Najlepiej znany jest jednak jako premier, który przeprowadził Wielką Brytanię przez najczarniejsze dni II wojny światowej, aż do ostatecznego zwycięstwa. Mając przywilej spoglądania z perspektywy czasu, różni historycy krytykowali niektóre jego osądy i decyzje. Prawda jest jednak taka, że tylko ktoś o nadzwyczajnej osobowości mógł przywodzić Wielkiej Brytanii w czasach, gdy Niemcy zdominowali kontynent europejski i gdy nie było bynajmniej pewne, że Stany Zjednoczone przystąpią do wojny. Jego inspirujące przemówienia często stawały się dla nas najskuteczniejszą bronią, gdy wojenna fała pędziła w naszą stronę. Wśród krytyków Churchilla są też niektórzy Polacy historycy. Twierdzą oni, że mógł zrobić więcej, aby pomóc Polsce. Jest rzeczą oczywistą, że pomimo bohaterstwa swoich żołnierzy, a także swoich obywateli, Polska bardzo ucierpiała podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. W rzeczywistości jednak Churchill miał w czasie wojny ograniczoną swobodę działania, bo trzeba było utrzymać jedność aliantów, a pod koniec wojny to nie układy pomiędzy przywódcami, lecz w dużej mierze siły wojskowe zdecydowały o losach Europy. Co więcej, dobrze udokumentowany jest fakt, że Churchill i generał Sikorski dobrze się rozumieli. Churchill poszedł nawet na rządkie ustępstwo i, aby ułatwić komunikację pomiędzy nimi, mówił też nawet po francusku. Również polscy żołnierze cieszyli się wielkim szacunkiem Churchilla i swoich brytyjskich kolegów. Churchill nie był także naiwny, jeżeli chodzi o intencje Stalina. To właśnie on rozpoznał początek zimnej wojny podczas swojego przemówienia w Fulton w stanie Missouri w 1946 roku.
w którym również bezpośrednio nawiązał do Szczecina. Uważam więc, że Churchill powinien być postrzegany jako prawdziwy przyjaciel Polski. Ale co najważniejsze, z ogromną przyjemnością uczestniczę w tym ważnym wydarzeniu, aby podziwiać życie człowieka naprawdę wielkiego, który osiągnął tak wiele nawet wówczas, gdy walczył z koszmarem depresji. Miałem tylko 7 lat, ale pamiętam, jak oglądałem jego pogrzeb z ceremoniałem państwowym i czułem, że świat stracił kogoś niezwykłego. Podyskutujmy o tym wszystkim. Dziękuję bardzo za uwagę. Proszę Państwa, pan ambasador wspomniał o mieście Szczecinie, bo właśnie Churchill powiedział, że żelazna kurtyna zapadła od Szczecina do Triestu. Ale my dzisiaj, spotykając się z okazji 60. rocznicy przyznania Nagrody Nobla Winstonowi Churchillowi, składamy jemu hołd i robimy to 24 października w miesiącu, gdzie zawsze jest ogłaszany werdykt noblowski.